Warto inwestować, po pierwsze dlatego, że młodzi ludzie na etapie startupów mają najwięcej energii, najwięcej pomysłów i takiej najwięcej chęci, która potem jest nie do kupienia już w późniejszych czasach u ludzi, którzy mają ponad 30 czy 40 lat, więc po pierwsze dlatego. Po drugie dlatego też, że żyjemy w takich czasach, gdzie ta wartość dodana technologii czy pomysłu może sprawić, że ktoś, kto ma 21 lat, jest milionerem, zostaje milionerem, ponieważ jego pomysł w ciągu roku zdobył świat. Po trzecie okazuje się też, że chyba Bono jest takim przykładem, że całe życie grał, a jednak najwięcej podobno zarobił na inwestycji w Facebooka, więc to też pokazuje, jaki to jest rynek. Po czwarte dlatego, że dzisiaj możemy kawałek swoich oszczędności, wkładając w taki potencjalny startup, uzyskać z nich nieprawdopodobny przychód. Oczywiście nie możemy tego traktować w kategorii pewne, to nie jest depozyt bankowy, ale wydaje mi się, że to jest po pierwsze świetna zabawa, po drugie to jest pomoc tym ludziom, którzy w coś wierzą i to uważam też jest bardzo takie społecznie ważne. Pierwsza zasada jest taka, że nie możemy odkupować od pomysłodawcy pomysłu, tylko ten pomysłodawca musi zostać w tym i być w tym największą wartością dodaną. To jest pierwsza zasada. My mamy go podlewać, a nie zamieniać się z nim miejscami. Druga taka zasada, trzeba zadać sobie pytanie, czy ja jako osoba, jako Kowalski, kupiłbym ten produkt. Trzecia taka zasada, czy to jest realne. To znaczy my żyjemy jednak na koniec dnia w Polsce i nie mamy set milionów dolarów na inwestycje, tak jak, nie wiem, PayU 100 milionów chyba dolarów musiał zainwestować, żeby mieć break-even, tak? Czyli pierwsze przychody. U nas nie ma takiej odporności inwestorskiej niestety, więc pytanie jest takie, czy ten pomysł, w który chcemy zainwestować, on ma w miarę szybką możliwość skomercjalizowania, tak? Czy jesteśmy w stanie to po prostu komuś w miarę szybko sprzedać. Jeśli tak, to znaczy, że to jest duża szansa, że będzie sukces, a jeśli jeszcze sami byśmy chcieli kupić ten produkt, no to myślę, że nasi znajomi i przyjaciele również, więc tak naprawdę ten rynek by to wchłonął. Oczywiście jestem fanem, że nie musimy mieć żadnych kompleksów związanych z Doliną Krzemową. Wydaje mi się, że też po naszych tutaj spływających do nas propozycjach od młodych ludzi, my mamy w Polsce Dolinę Krzemową, tylko po prostu ją trzeba zaktywizować. Myślę, że grafen jest też takim przykładem, czy niebieski Blu-ray, tak? On został wymyślony na Wacie. Pokazują, że my chcemy być takim właśnie funduszem, który podlewa te młode osoby, a potem rozmawia z tymi większymi w ich języku, w ich stylu i tak naprawdę pomaga tym młodym ludziom zdobyć tą pierwszą fakturę.